stosowanie środków ochrony roślin przy opryskiwaniu upraw polowych lub sadów stanowi zagrożenie dla operatorów maszyn. Informacje o toksyczności środka chemicznego, sposobie jego użytkowania i zalecenia dla osób udzielających pierwszej pomocy w przypadku zatrucia podane są w treści etykiet na opakowaniach preparatów. Stopień toksyczności środków chemicznych ochrony roślin zależy od dawki wchłoniętej substancji, stopnia jej przyswajania przez tkanki organizmu ludzkiego oraz od czasu przebywania człowieka w skażonej atmosferze. Środki chemiczne przedostają się do organizmu człowieka najczęściej w postaci par i pyłów przez układ oddechowy, zwłaszcza podczas palenia tytoniu. Z płuc toksyczne substancje, przenikając do krwi, mogą podrażniać układ mięśniowy i prowadzić do ogólnego zatrucia. W atmosferze skażonej preparaty dostają się również do układu pokarmowego podczas jedzenia i picia oraz palenia tytoniu. Powodują choroby żołądka i jelit. Również przez nieosłoniętą skórę ciała mogą wtargnąć mocniejsze środki ochrony roślin i powodować choroby skóry, egzemę i ogólne zatrucie organizmu. Stąd ogólny wniosek, że przy pracy ze środkami ochrony roślin trzeba obsługę maszyn zabezpieczać przed skażeniami układu oddechowego, pokarmowego i skóry oraz przed śmiertelnym zatruciem całego organizmu. Do pracy w ochronie roślin trzeba stosować ubrania ochronne, rękawice i długie buty gumowe. Jako ochrony osobiste mogą być używane maski i półmaski z okularami w zależności od klasy toksyczności środka chemicznego i warunków pracy. Przed założeniem rękawic i ochron osobistych trzeba skórę posmarować tłustym kremem. Zabezpiecza on przed odparzeniami skóry. Przy używaniu rękawic gumowych lepiej stosować do ochrony skóry rąk talk kosmetyczny. Ułatwia on także zakładanie i zdejmowanie rękawic. Maska przemysłowa zbudowana jest z części twarzowej, komory zaworowej i pochłaniacza. Komora zaworowa składa się z zaworu wlotowego i zaworu wylotowego. Pochłaniacz zbudowano z tkaniny filtrującej i z granulowanego węgla aktywowanego. Powietrze zasysane jest przez zawór w masce. Drugim zaworem jest wydalane na zewnątrz. Zawory te w czasie pracy na przemian zamykają się i otwierają. Pamiętaj, pochłaniacz działa skutecznie tylko przez określony czas i wymaga wymiany. Przy myciu opryskiwacza trzeba również stosować ubranie ochronne i niektóre ochrony osobiste. W opracowanym przez Instytut zestawie ochronnym zapewniono operatorowi lekkie oddychanie, wykorzystując sprężarkę ciągnika po odłączeniu filtra powietrza. Przed sprężarką zamontowano pochłaniacz od maski. Powietrze przechodzi przez odolejacz. Oczyszczone powietrze dostaje się do zbiornika z awaryjnym pochłaniaczem. Zestaw kończy się typową maską ochronną bez pochłaniacza. Sprężarka zasysa powietrze przez pochłaniacz od maski. Jest ono tłoczone do odolejacza, którego zadaniem jest przechwycenie kropelek oleju, które mogły się wydostać ze sprężarki. Czyste powietrze dostaje się do zbiornika, a następnie do maski.
Ilość powietrza jest w nadmiarze, co powoduje nawiew i schładzanie twarzy operatora pracującego w zagrożonej atmosferze. Wydech zużytego powietrza następuje przez zawór maski. W przypadku awarii sprężarki operator zasysa powietrze przez dodatkowy pochłaniacz z zaworem zwrotnym. Zobaczmy to jeszcze raz w rzeczywistości. Zestaw ochronny składa się z pochłaniacza od maski, który montuje się przed sprężarką. Z maski podłączonej przez przyłącze hamulcowe do układu pneumatycznego ciągnika. Po uruchomieniu silnika ciągnika i włączeniu układu pneumatycznego czyste powietrze jest tłoczone do układu oddechowego operatora. Może on pracować w skażonej atmosferze, na przykład przy opryskiwaniu sadów i chmielników. W pomieszczeniach skażonych zamiast sprężarki ciągnikowej można przez krótki czas użyć odkurzacza jako zasilacza dla maski wentylowanej. Pochłaniacz maski zakłada się na część ssawną odkurzacza, a maskę łączy z wężem odkurzacza. W tym celu należy szczelnie połączyć pochłaniacz i maskę z odkurzaczem. Pojazdy transportujące środki chemiczne ochrony roślin trzeba dostosować i oznakować odpowiednimi tablicami. W magazynie środki chemiczne należy umieszczać na półkach lub regałach. Środki ochrony roślin muszą być czytelnie opisane i zabezpieczone przed uszkodzeniem opakowań. Zmniejsza to zagrożenie obsługi magazynu. Po zakończeniu dostawy preparatów ochrony roślin do magazynu, samochód trzeba doprowadzić do stanu ogólnego użytkowania. Słomę ze skrzyni ładunkowej samochodu spalić w oznakowanym dole. Skrzynię ładunkową należy umyć. Wodę lub inne napoje, przybory toaletowe oraz apteczkę najlepiej jest dowieźć przyczepocysternami w pojemnikach transportowych. Pojemnik na preparaty służy do powrotnego przewozu opakowań. Nie wolno zostawiać opakowań na polu, gdyż stanowią one niebezpieczeństwo zatruć dla dzieci i zwierzyny. Opakowania jednorazowego użytku trzeba wywieźć poza magazyn do oznakowanego dołu i spalić. Potem przysypać ziemią i miejsce oznakować.